to trochę przesada, ale Państwa postaram się jak najlepiej Państwu przedstawić temat. Jeżeli Państwo wybaczycie, ja będę siedział z względów technicznych, także ze względu na to, że nasze spotkanie jest rejestrowane. Także obiecałem, że nie będę rozpraszał tutaj publiczności, ewentualnie widzów. Proszę Państwa, nowy jedwabny szlak. Ta idea jest ideą w miarę nową, bo tak jak Pani Weronika podkreśliła, sam pomysł tego nowego jedwabnego szlaku, który dzisiaj się po angielsku nazywa The Belgian Road Initiative to Berry, pojawiła się w 2013 roku i rzeczywiście obecny przywódca chiński Xi Jinping tę ideę przedstawił właśnie w 2013 roku, taki ogólny, bardzo ogólny jej zarys. To, o czym chcę dzisiaj Państwu powiedzieć, będzie dotyczyło właśnie różnych aspektów tego projektu. Ja skupię się na kwestiach i społecznych, i politycznych, ale także gospodarczych. Od razu chcę zastrzec na początku, bo już kilka takich prezentacji miałem, a jestem też, powiem Państwu, na końcu członkiem, mam przyjemność być członkiem grupy badawczej pod kierownictwem profesora Radosława Fidlera i profesora Żaka z Politechniki Poznańskiej. Mamy taką grupę Belgian Road Initiative, taką grupę badawczą w Poznaniu i badamy różne aspekty właśnie tego jedwabnego szlaku, począwszy od takich stricte politycznych, społecznych, gospodarczych po te związane z szeroko rozumianą logistyką. Od razu chcę zastrzec, że nie jestem jakimś apologetą, nie jestem jakimś bardzo wielkim zwolennikiem tego projektu. No, jako badacz staram się patrzeć na te pozytywne i negatywne strony i o tych obu aspektach, tych negatywnych i pozytywnych chcę Państwu powiedzieć. Od czego to wszystko się zaczęło, od czego możemy wyjść? Proszę Państwa, no gdzie były Chiny jeszcze 40 kilka lat temu, a gdzie są dzisiaj praktycznie? W tym roku minął 40 lat od momentu, kiedy Deng Xiaoping zapowiedział otwarcie Chin na świat, otwarcie Chin na inwestycje. Początek tak naprawdę tego momentu rozpoczyna się eksportowa odyseja, rozwój gospodarczy Chin. Było to krótko po rewolucji kulturalnej. Tak, Chiny były wyniszczone, Chiny były słabe ekonomicznie. Tylko pragnę podkreślić, że w momencie jeszcze na początku XIX wieku Chiny i Indie, łącznie gospodarki Indii i Chin, stanowiły ponad 50% dochodu produktu PKB światowego, krajowego brutto. Straciły w XIX wieku Chiny te pozycje. To, czego dzisiaj jesteśmy świadkami, jest pewnego rodzaju odzyskanie tej pozycji. Najsłabsze Chiny były rzeczywiście w latach 60., 70. XX wieku i to był moment, kiedy Chiny, tak naprawdę ich udział w gospodarce światowej wynosił mniej niż 5%. To znacząco mniej niż 5%, było około 3%. Dzisiaj oczywiście to trudno sobie nawet wyobrazić, natomiast rzeczywiście był moment, w którym Chiny były w absolutnej stagnacji. I właśnie dzięki tym reformom Deng Xiaopinga udało się Chiny otworzyć. To dzięki właśnie tym reformom Chiny stały się, jak się często mówi, największą fabryką świata, największym magazynem świata. Krótko mówiąc, cała gospodarka chińska, rozwój społeczny Chin jest uzależniony od rozwoju gospodarczego. I uwaga, od eksportu. Żeby Chiny mogły się rozwijać, żeby można było realizować różne projekty związane z polityką wewnętrzną, Chiny muszą zwiększać wolumen eksportu. I tak naprawdę projekt, którego zaraz chcę dzisiaj Państwu przedstawić, zakłada, znaczy on jest pewnego rodzaju narzędziem do celu. Tak? Tym celem jest rozwój wewnętrzny, krótko mówiąc, podwyższenie standardów życia w Chinach dla Chińczyków, a właśnie tym narzędziem ma być nowy jedwabny szlak. On ma zapewnić stały napływ pieniędzy, środków na to, żeby można było realizować różne polityki wewnętrzne. W ten sposób powinniśmy na to patrzeć. Jeżeli ktoś, no znam takich komentatorów, którzy podkreślają te różne aspekty międzynarodowe, pewnego rodzaju takie humanitarne podejście Chińskiej Republiki Ludowej, będziemy wspierać państwa rozwijające się, będziemy dawać pieniądze innym państwom na rozwój, tak, zwłaszcza infrastrukturę. No, oczywiście jest w tym jakiś element prawdy, ale pragnę wyraźnie podkreślić, chyba nikt nie ma złudzeń. Chińczycy nie robiliby tego, gdyby nie mieli tutaj jasno określonego interesu i no niestety w przyrodzie nic tak nie działa, że cokolwiek dostajemy za darmo i w tym przypadku jest oczywiście podobnie. Także mamy do czynienia właśnie z tą pierwszą zmianą, no gdzie były Chiny, właśnie tu wspomniany Deng Xiaoping, gdzie były Chiny, gdzie są dzisiaj, no, chociażby na tym wykresie możecie Państwo zauważyć, to jest
To jest wzrost na tym pierwszym wykresie. Proszę o kawałeczek dalej. W każdym właśnie chcę Państwu pokazać, bo gdzieś się to rozwija. Na tym wykresie możecie Państwo zauważyć, jak rosło to jest wyrażone w jonach, żeby ktoś z Państwa nie pomyślał, że w dolarach tak dobrze jeszcze nie jest. Nie? Ale jeśli chodzi o produkt krajowy brutto per capita, tak, czyli na osobę, proszę zauważyć, z jakiego poziomu startowali Chińczycy, gdzie są dzisiaj. Tak, to jest niesamowity wzrost. Niesamowity wzrost. I to się też przekłada oczywiście na poziom życia. On jest może jeszcze mniej odczuwalny, oczywiście dla wszystkich, to jest miliard, prawie 400 milionów ludzi. Klasa średnia w Chinach, to jest mniej więcej, ocenia się dzisiaj na około 150 milionów. To są ludzie w klasie średniej, których stać na wiele rzeczy, nie wiem, stać na kupno samochodu, zresztą dwóch, stać ich, bo uwaga, to jest dosyć duży koszt w Chinach i to będzie duża kontrowersja, ale takie jest na posiadanie dwójki dzieci, tak, jakiegoś mieszkania, domu, no, o domu to wielu ludzi nawet nie może marzyć, ale powiedzmy, ta klasa średnia rośnie w siłę, rosną dochody i rzeczywiście ta jakość życia znacząco się poprawiła w tych ostatnich 30 latach. No, znaczący wpływ miały oczywiście inwestycje bezpośrednie, które od momentu wprowadzenia reform przez Deng Xiaopinga zaczęły szerokim strumieniem napływać do Chińskiej Republiki Ludowej. Przy czym warto zauważyć, i tutaj proszę Państwa zwrócić uwagę, gdzie się krzyżują teraz te dwa wykresy, Chińczycy już nie tylko przyciągają te inwestycje, ale zaczęli też masowo inwestować. I na kolejnym wykresie, na kolejnej grafice, możemy zobaczyć coś, co stanowi punkt wyjścia do właśnie nowego jedwabnego szlaku. Czyli chińskie inwestycje, które już mają miejsce. Gdyby popatrzeć szerzej na tą strategię chińską inwestycji w różnych regionach świata, to co można zauważyć, to przede wszystkim znaczące inwestycje na kontynencie afrykańskim. Są nawet, no myślę, bardzo, bardzo przesadzone głosy o tym, że Chińczycy skolonizowali Afrykę. No myślę, że to jest gruba przesada, ale faktem jest, że praktycznie w każdym państwie afrykańskim Chińczycy są obecni, czy chińskie przedsiębiorstwa. I rzeczywiście Chińczycy mają tam dużo do powiedzenia. Wykupili większość różnych kopalni, zasobów surowcowych. Działa to w bardzo prosty sposób. Znaczy, to jest bardzo mądra polityka, ponieważ Chińczycy podpisali umowy długoterminowe. I to często z taką klauzulą odroczenia eksploatacji. Krótko mówiąc, Chińczycy dzisiaj, na przykład w większości państw afrykańskich tak ten system zadziałał, Chińczycy oferują pieniądze w ramach jakiejś pomocy, nie, na przykład na infrastrukturę, na różne projekty społeczne, oni płacą gotówką już dziś. Natomiast podpisując umowę, chcą mieć dostęp do surowców w danym państwie za 20-30 lat. Ale już dzisiaj sobie gwarantują, że jak za 20-30 lat będą w potrzebie, a oczywiście są modele, które pozwalają to wyliczyć, jakie będzie zapotrzebowanie energetyczne, przemyśle i tak dalej. Już wiedzą, że za 20-30 lat będą potrzebowali tego surowca tyle, a tyle mniej więcej. Są w stanie to jakoś tam oszacować. Dzisiaj płacimy. Nie wiemy, jakie będą ceny tych surowców za ileś lat, ale ceny już dzisiaj mają gwarantowaną i ta cena nie będzie wyższa. Tak? Oczywiście są różne klauzule tam zabezpieczające różne państwa, które przyjmują te środki. Natomiast jest to mądra, długoterminowa polityka. To jest trochę jak w grze komputerowej, strategicznej, w której rzeczywiście można sobie zabezpieczyć pewne zasoby na ileś tam dekad. Tu warto podkreślić, że Chińczycy nie myślą w perspektywie europejskiej. One często w Europie czy w europejskiej polityce myślą w kategoriach najbliższego roku, najbliższych dwóch, trzech lat. No, 5 lat do 10. Właśnie znajdziecie Państwo jakąś koncepcję, która dotyczy rozwoju jakiegokolwiek państwa europejskiego w perspektywie dłuższej niż 10 lat. No, ja znam taki dokument Polska 2030. Zresztą odstawiając od tego, czy on jest realny, czy te założenia są realne, czy nie, ale powiedzmy, to jest tego typu odniesienie. Chińczycy już dzisiaj myślą o tym, co będzie na końcu, co się będzie działo pod koniec XXI wieku. Oni już dzisiaj rozdają karty, czy próbują rozdawać karty i zdecydować o tym, jak będzie wyglądał porządek międzynarodowy pod koniec tego stulecia. I to, co tutaj trzeba podkreślić bardzo wyraźnie, nie powinniśmy mieć żadnych złudzeń. Ten projekt zaproponowany właśnie przez Xi Jinpinga, za chwileczkę o tym będę więcej mówił, właśnie nowy jedwabny szlak, to jest projekt, który owszem służy interesom chińskim, rozwojowi Chin. Przy okazji, to prawda, wiele państw może
na tym skorzystać dzięki właśnie inwestycjom w infrastrukturę, różnym inwestycjom w magazyny i tym podobne rzeczy i w zaangażowaniu w handel, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że ten projekt, o czym nikt nie mówi, oczywiście Chińczycy rzecz jasna się z tym nie odkrywają oficjalnie, bo i tego nigdy nie zrobią, bo to też jest uwarunkowane kulturowo. Ten projekt ma bardzo jasny cel, a tym celem jest wyeliminowanie albo przynajmniej znaczące ograniczenie wpływu Stanów Zjednoczonych na rynek międzynarodowy. To nie ma absolutnie żadnych słów. To tylko rzucam kamyczek Państwu do dyskusji, bo liczę tutaj na pytania i na pewno takie pytania po Państwa stronie się pojawią, jak Polska powinna się zachować w tej sytuacji, no bo jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, są naszym czołowym sojusznikiem, a już od razu Państwu powiem, że Polska jest bardzo zainteresowana udziałem w tym projekcie. Są różne przejawy, no powiedzmy tak, w warstwie deklaratywnej jesteśmy bardzo zainteresowani, czy tak jest w praktyce, to oczywiście można się zastanawiać, ale rzeczywiście w pewnym sensie Polska jest beneficjentem tego projektu, już jest beneficjentem tego projektu, chociaż oczekujemy, że będzie jeszcze lepiej. O, miarą tego, jak się rozwinęły Chiny, znalazłem takie zdjęcie historyczne. Kiedyś się mówiło o Chinach, że to państwo armii w trampkach i rowerów. Państwo, to jest przeszłość, to już nie ma miejsca. Na rowerach niewielu Chińczyków jeździ. Z tego względu, no to też już się zmieniło, to są też stereotypy. Był duży problem ze smogiem w Pekinie, ale mało kto mówi. Znaczy, ja znajduję jeszcze podręczniki, w których się epatuje Polaków wiadomościami o smogu w Pekinie, że u nas w niektórych miastach jest źle, ale za to w Pekinie to jest jeszcze gorzej. Proszę Państwa, między bajki włożyć w Pekin, to zrobił taki postęp, jeśli chodzi o walkę ze smogiem, że stolica Chin wypadła poza pierwszą setkę miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu na świecie. To jest miarą tego, że oni jednocześnie odrabiają pewne lekcje, także jeśli chodzi o ochronę środowiska i jakość życia, stać się po prostu na to. Tak? Kiedyś to nie było możliwe, był rozwój za wszelką cenę. Dzisiaj Chińczycy zaczęli już kalkulować i o wiele mądrzej prowadzą swoją politykę, aniżeli wcześniej. Wspomniałem o tej długiej zmianie i tutaj rzeczywiście tym aktorem, czołową postacią jest właśnie chiński przywódca Xi Jinping, który jest postacią. Chińczycy niechętnie z obcokrajowcami rozmawiają na ten temat, ale jeśli już, to można wyczuć oczywiście szacunek, poparcie dla tej idei. Większość Chińczyków oczywiście popiera pomysł odnowienia czy wznowienia handlu na linii tego historycznego jedwabnego szlaku. To oczywiście działa gdzieś tam na wyobraźnię. Niemniej faktem jest, że nie do końca Xi Jinping się cieszy takim poparciem społecznym, jakby się wydawało. No, z różnych względów. Natomiast on jest relatywnie, jak na chińskiego przywódcę, jak na normy konfucjańskie, on jest bardzo młody. Tak? Ktoś, kto jest poniżej 70 roku życia, z chińskiej perspektywy nie ma prawa rządzić. To jest człowiek niedoświadczony. Po prostu za młody, nie ma doświadczenia życiowego. Nie jest ważne, znaczy wykształcenie jest oczywiście bardzo istotne, ale żadnego Chińczyka nikt nie przekona, posiadając 5 dyplomów i mając 35 lat. To nie działa. Trzeba mieć wiek, żeby zyskać szacunek i uznanie. I wtedy dyplomy nie są potrzebne. W przypadku Xi Jinpinga, on dyplomy rzeczywiście ma. Na jego korzyść działa fakt, że on pochodzi z Pekinu, a przez długi czas rządził Szanghajem. On pożenił dwie zawsze odwiecznie zwaśnione grupy w ramach Chińskiej Partii Komunistycznej, tą tak zwaną grupę pekińską i grupę szanghajską. I on ich pogodził, mając bardzo dobre kontakty w Pekinie i w Szanghaju. Przy okazji, będąc bardzo sprawnym administratorem, no, złośliwi mówią na niego księgowy, bo rzeczywiście głównie księgowością się zajmował, bo w przyszłości jest w tym świetny. Dlatego no, niektórzy mają oczywiście takie zarzuty, formułowali, że to jest człowiek pozbawiony wizji, to jest człowiek, który jest świetnym urzędnikiem, ale on nie ma wizji, tak? To nie jest strateg. Co nie jest prawdą, bo rzeczywiście myślę, że ta idea tutaj nowego jedwabnego szlaku i to tak naprawdę ma być narzędziem do tego renesansu chińskiego społeczeństwa. To jest ten cel 2049, czyli na stulecie utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Chińczycy chcą osiągnąć pewne parametry rozwoju społecznego. Ten projekt Nowy Jedwabny Szlak jest im potrzebny do tego, żeby ten poziom dobrobytu społecznego w tym roku 2049 zagwarantować.
To jest mapka przedstawiająca historyczny przebieg jedwabnego szlaku, tego, o którym wszyscy uczyliśmy się swego czasu w szkołach, który gdzieś tam działa na wyobraźni i oczywiście został uwieczniony w innych dziełach sztuki, w literaturze, w historii, tak? Mamy masę źródeł. Tak naprawdę dzięki temu szlakowi do Europy dotarła masa wynalazków. Chińczycy zresztą z lubością podkreślają fakt, że to jest taka ulubiona chińska zabawa. Powiedz na przykład, wymień nazwę jakiegoś przedmiotu, jakiegoś wynalazku, a udowodnimy ci, że Chińczyk stał za jego wynalezieniem. Tak? No, oczywiście są takie standardowe przykłady. Włosi się zrzymają, ale rzeczywiście makaron nie jest włoskim wynalazkiem. Myślę, że można mówić o wynalazku, ale w przypadku tej potrawy rzeczywiście tutaj ma korzenie chińskie i tym podobne, i tym podobne historie. Także tutaj rzeczywiście gdzieś to działa na wyobraźnię. Faktem jest, że rzeczywiście ten jedwabny szlak jako taka nić kontaktu między Dalekim Wschodem, między Azją Wschodnią a Europą, basenem Morza Śródziemnego i może jeszcze wcześniej Azji Środkowej funkcjonował. No, przynosząc bardzo duże korzyści i kupcom, i lokalnym społecznościom na trasie przebiegu szlaku. Teraz ta idea, wznowienia tej koncepcji, tą, którą Państwo teraz widzicie właśnie na tej grafice, to jest tak zwanych 6 korytarzy. One są zaznaczone tutaj na tej mapie czerwonym kolorem. To jest 6 korytarzy, którymi Chińczycy chcą przesyłać towary, tak? Chcą zapewnić szybszą, sprawniejszą spedycję towarów między Chińską Republiką Ludową a Azją Środkową, Azją Zachodnią, Afryką i Europą. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, nie tylko Europa jest tutaj celem, ale i Afryka, i cały kontynent. Tak? Czyli Eurazja z Afryką, to jest cel numer jeden dla Chińczyków. Oni patrzą na to w bardzo szerokim kontekście geopolitycznym. To, co można tutaj zauważyć na tej grafice, tutaj bym zwrócił Państwu uwagę na przebieg chociażby tego korytarza numer 6 z zachodnich Chin przez Karakorum do portu Gwadar w Pakistanie. Można postawić tezę, że Pakistan jest beneficjentem numer jeden tego projektu. Właśnie rozwój portu w Gwadarze, który strategicznie ma być największym portem poza Chińską Republiką Ludową. No, tutaj dzięki temu Chińczykom uda się, no, ten port już funkcjonuje oczywiście, jest rozbudowywany sukcesywnie. Jeśli uda się tutaj Chińczykom rzeczywiście zbudować bardzo mocny przyczółek do spedycji towarów z Azji, z Chin zachodnich, środkowych prowincji, i właśnie transport do Gwadaru, to już z mapy możemy zauważyć, że znacząco skróci się droga, ten szlak komunikacyjny na drodze do Europy.